Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Xenonauts 2. Wracamy sobie z misji terroru. No, fajna była. Wzmacniacz psioniczny, autopsja, cyberdron. Okej. Okay. Dobra, na razie nie będziemy projektów badawczych tu przydzielać. Jak tam w naszej bazie? Z magazyna, przestrzeń magazynowa jest tak, no właśnie. Reszta wszystko jest w miarę. Treningowa się buduje. Ta, myśliwiec się buduje. Tak. Zresztą niedługo, ale musielibyśmy warsztat dobudować tak naprawdę. Bo w tym momencie przestrzeń inżynieryjna jest 5 na 5, a warsztat ile kosztuje w ogóle? 500 tysięcy? No, nie mamy kasy. Musielibyśmy sprzedawać, bo wtedy może szybciej byśmy rozwijali pewne rzeczy. Sprzedaj złom. No to też tak na styk. Teoretycznie warsztat nas stać, ale... Dużo kasy nam nie zostanie, a to jest początek miesiąca. Tu jest co to jest? Centrum medyczne, lab. A dobra, robimy warsztat, co to? Insufficient power, to nie robimy. Dobra, trzeba by najpierw energię zrobić i tak dalej, albo upgrade'ować te badania do energii. Nie wiem, czy ja sprawdzałem żołnierzy nowych? Chyba sprawdzałem. No dobra, no to czekamy, co się będzie tu wydarzało. Dobra, centrum treningowe fajnie, czyli tutaj mamy w tej drugiej bazie przestrzeń treningowa 6 na 0. Jak to 6 na 0? Ile mamy tu żołnierzy? 2, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Chyba, że to przestrzeń treningową tu żeśmy skończyli, a nie tutaj. Dobra, bo tu jeszcze 15 dni. Do aligatora, dobrze. No to co, czekamy. Tą bazę trzeba będzie też kiedyś ogarnąć. Broń plazmowa, bardzo mi się to podoba. Statek desantowy lepszy, elektronika. Wzmacniacz psioniczny. Obchorona przed psioniką, o. Może autopsję zróbmy cyberdrona, żeby zobaczyć, bo to jest... Nie to chciałem, tylko autopsję cyberdrona. To jest jeden dzień, bardzo szybko. A czy my możemy tu już robić na przykład broń, lasery? Lasery przeładowania amunicji, to co? To gdzie ta plazma jest? Zaraz, bo nie zrozumiałem tego wszystkiego. Gdzie tu w ogóle można zerknąć do wszystkich badań, które mamy? Opracowanych tu. Broń plazmowa obcych, pistolet plazmowy, karabin plazmowy. A dlaczego go nie możemy produkować? Dopiero trzeba to... Czegoś nam brakuje. No dobra. Teoretycznie powinniśmy móc produkować. Przedni pancerz. Dobra. Przyjmijmy raport. Projekt badawczy. Analiza wraku. Wzmacniacz psioniczny sobie zróbcie. Chyba, żeby zamiast tego lasery ciężkie. To nie. Elektronikę może. Dobra, wzmacniacz. PSI. Małe brak. Mamy tylko jeden w tym momencie Urwisa. Może se da radę. Nie da rady, bo uciekł. Tu możemy dwa wysłać. I ciup go. Śledź. Śledzia.
automatycznie rozstrzygnij atak. Dobra, broń, zdrowie. Dobra, akceptuj wynik. No to fajnie. Kolejny obserwator. No, ech. Wysyłać? No pewnie, że wysyłamy drużynę bojową. A co? No, będzie się nudzić. Dobra, Tomasz Iwanus. 7 misji z 7 misji. No, ja muszę tak popatrzeć troszkę. Szturmowiec, tarczownik. Dark Elf 6 misji. 6 misji. Bodzio, Dark Elf. Dobrze, dobrze. Tomasz Iwanios, zamiast tego idzie Bodzio, idzie Dark Elf. Panie Dark Elf, gdzieś jest. Dobra, zaplanowane coś tam. Dacie radę. Później tak, szturmowiec, ty masz 7 misji. Ile mamy szturmowców tutaj, które są na chodzie? Ty masz też 7 misji. No to wiele nie mamy szturmowców tak naprawdę. Co jest, kurde? Szturmo, szturmo, ciężko, ciężko. Artulino, grenadier, strzelec, teret, strzelec. Mike S, Meister K. Tak. Liszu dawno też nie był. Janko musi troszkę pobiegać jeszcze, żeby był szybszy. Chociaż mamy jakiegoś snajpera. W sumie 72 mega jest. Mam. Powinien troszkę się podszkolić. Ech, kurde. Nie tak. Jeszcze raz. Gdzieś ty jest. A jeszcze Wielki Raptor jest, ale 72 mega dawno nie był na misji chyba. Dobra, no to w sumie mamy. Olga, mam jeszcze Olgę. Czy ktoś nazywał Olgą? Olgę? Czy to jest po prostu jeszcze nienazwana postać? Tak mi się wydaje, że nienazwana. Ale dobra. Dobra, nie będziemy tu więcej kombinować. Jaki pancerz ten? Strażnik. Strażnik. Reszta ma... Gdzie wy macie? Gdzie są protektory? Co jest? Czemu nie mamy jednego jeszcze tego? Halo? Ale to automatycznie powinno być wyekwipowane. Czemu nam brakuje jednego? Kurde, może posłaliśmy kogoś do tamtej bazy. Ożesz, kurczę. Nie no, to wiesz co, no to ryzykował będzie Loco w takim wypadku. No bo szturmowiec musi być, musi mieć coś na sobie. No to troszkę lipa. Czemu ty w ogóle granatów nie masz? Co ty, kurde, sobą reprezentujesz? Czemu nie masz pistoletu? O co tu w ogóle chodzi? Co wyście, kurczę, popili, kurde? Tak to trochę wygląda. Co to jest? Aha. A ty w ogóle nie masz broni. What the heck? Szturmowiec. No nie mamy, bo żeśmy wysłali to, kurde, w buroki. Choinka. Ojejku. No dobra, to będziecie biegać z tym, co macie. Dacie radę. Dacie radę. Ty już masz też dużo wszystkiego, więc ty musisz mieć tak, jak masz. Ty masz tak, jak masz. Tak. Dobra. Chrzanić to. Dacie radę. Tu mamy tak. 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 Nie tak. Kurde, tak macie być. Artulino. Nie, to sobie zamieńcie się. W
ten sposób. Dobra. Możecie lecieć bez sprzętu, to nie ma znaczenia. Ojejku, w nocy jeszcze będziecie lecieć. To trzeba będzie wyprodukować, kurczę, pancerze. No może tak jest, że nie wiem, gorąco jest, tam to chyba gdzieś w okolicach Florydy ta walka, no to po co nosić pancerz, nie? Można w slipkach, że tak powiem, zaatakować UFO. Damy radę. Albo i nie. Dobra, idziemy. Jaka plansza dziwna. A bo to jakieś doki są, o kurczę. Oho. Dzień dobry panu. Pan tu często zagląda? Widocznie tak. Nic nie odpowiedział, zatkało go. Dobra, ty nic nie zrobisz. Poza tym ty powinieneś uważać bez tej... bez pancerza. A nie możesz, kurde, kucnąć? Czy ty możesz tutaj podejść i gościowi wyrąbać z tego jeszcze... Aha, tylko 0 punktów ci zostanie. Tu ci zostaną 3 punkty. No. I gites. Siup. Oho. Następny jest. Ty nie dasz rady już podejść tutaj. Może by ciebie nie trafili, ale trudno. Może cię nie trafią. Ty z tą strzelbą, kurka. Ja nie wiem. Snajper powinien iść tu i później tam strzelać. A reszta leci do przodu. Ty tu możesz się gdzieś schować? Nie. Nie możesz się tu schować, to się schowaj tu. Kłócaj. Ty się przydasz tu. Dasz rady tam rzucić granatem? Tylko, że tam jest kurde gość. Właśnie. Dobra. Dobra. O kurde. Wiemy, że tu jest jeszcze jeden gość. Jeden, dwa i trzy. Oho. Jesteś, kurde. No wiedziałem, że trafi w tego akurat, który jest obrócony. Oj, bardzo ładnie. Oj, nieładnie. Jeszcze się leczy gość. Ech, jak to uciekasz? Nie uciekaj. O, kurde. Co ty robisz? Czemu żeście spanikowali wszyscy?
Coś mi się tu bardzo nie podoba. Tu jest kto? Darf, którego trzeba będzie teraz podleczyć, kurka blaszka. Kto tu ma leczenie w ogóle w pobliżu? No ty masz, musisz się wycofać. Dobra, tu jest opatrzona sprawa. Tutaj coś na pewno jest, tam jeszcze gość jest, no i tu mamy dwóch gości. Ty jesteś bardzo ranny? A czemu ty masz zero tych? A bo żeś strzelał z tego paralizatora, to żeś spanikował z jakiegoś tam powodu. Dobra. Snajper. Aha, i oczywiście jakieś takie najgorsze bronie dałem. Zamiast wyposażyć lepiej. No to super, Jaromir. Pierdzielnij mu tam, tak. Dobra, jeszcze jeden jest tu, jeden jest tu. Wiesz co, a wy się nie pierdzielcie. No i właśnie o to chodzi. A ty weź kurde. Tam coś strzelało. A. Dobra, trzeba było może. Naprawdę? A, bo ty już nie rzucisz. No to oświetl gościa przynajmniej. Albo dobra, zostań tutaj. Może cię nie trafi. Gościu tutaj coś sprzedaje na takim jak na straganie. Dzień dobry, panie gościu. Naprawdę? On chyba lepiej strzela od ciebie. Będziesz uciekał, tak? Alex? A nie masz nawet żadnej rany. Może by go złapać, tego kurde gościa. A no bo mamy, kurczę, bardzo blisko możemy podejść. Ogłuszenie. Nie będziemy łapać. Dzień dobry. Dzień dobry. No i o to chodziło. Bardzo ładnie. Oho. Kogoś widzisz? No i to było niedobre, żeś tam nie trafił. A ty już nic nie zrobisz oprócz rzucenia tego, dobra. Ziut. Ty powinieneś podejść tu. Ty jesteś ranny, ale masz dwa punkty życia, dobra. To ty se wróć tutaj. W sumie mógłbyś komuś dać tarczę. Ty masz 52. Coraz mniej nas jest. Aha. Tylko, że ty możesz przez przypadek dostać tutaj po ryju od tego gościa. Jak będzie strzelał, to się cofnij.
Ty jesteś w stanie tam dostrzelić? Pięknie. Dobra. Wiesz co? Ty masz mało punktów tego. Aha, nie masz już punktów ruchu. Prawda? Nie puścisz tego. No bo moglibyście się wymienić, że tak powiem. Zawsze by to była jakaś ta. Bo ty gdzieś tam zostawiłeś wszystkie rzeczy. On jeszcze nie wpadł do wody? Tak stoi? No i podleczył się niestety na full. Ile ci zostało tarczy? Kurczę, no niewiele, szczerze mówiąc. I tak nie oddasz dwóch strzałów. Kurde, że nawet nie wziąłem tego laserowego. No jasny gwint. Czemu ty tu nic nie trafisz, kurczę? 45% szans. Ryzykownie. Jeszcze mu 10 punktów życia zostało. Czy ty go trafisz? Teoretycznie tak. Praktycznie nie wiadomo. Mam nadzieję, że tu nie ma nikogo, bo jak nas... Aha. Ojejku, jeszcze móżdżek jest. Dobra, ty masz 2 punkty życia. To nawet się nie próbuj tutaj wychylać. Znaczy podleczyć się zaraz. Czemu ty nie możesz tego... A, mogłeś przedtem. Bieraj to. Aha, tylko że ty nie będziesz mógł niczym strzelać, kurde. Tak zrobimy. Tak cię zrobimy troszkę. A jeszcze to musisz przeładować, żeby cokolwiek w ogóle mieć. Ty się podlecz. I wracaj po broń tam. Dobra. Jak tu się teraz stąd przesuwać, że tak powiem. Aha, bo wy już jesteście wystrzelani. Tak. Ty masz jeszcze 70 punktów ruchu. Ty masz 28. W sumie mógłbyś podejść tu. Ty... Dobra, załóżmy, że tam nie ma nikogo. Spróbujmy tu trochę jednak ludzi przerzucić na tamtą stronę. Tam wiemy, że jest móżdżek. Oho, i nie tylko móżdżek. Ach, kurde, no i nie mamy już tarczy.
No dobra. Artuditu. Tam nie, nie jesteś w stanie. O, dobra, tu ci coś zasłania, kurde. A stąd? Masz 50% szans, żeby gościa tam trafić. A jakby zrobić, bo tutaj jakiś gość też jest. Tylko 4 mu zrobiłeś obrażeń? No to trochę dziwnie. No, tu jest pewien problem. Tu też jest pewien problem. Trzeba się wycofać. Ale wcześniej jeszcze jakiś granat. Ile ty dorzucisz? No nie za wiele. Przez okno? Dobra, możesz iść przez okno. Ktoś tu ma jakąś apteczkę? Ty masz apteczkę, ale nie wiem, gdzie tu broń została, że tak powiem, porzucona. Stąd chyba została, czy stąd porzucona? Tak, to weź jakiś taki, taką broń, cokolwiek. Dobra, snajper, no to chyba, kurczę, tryb warty, nie? No co? Ty? To jest całkiem taka otwarta przestrzeń, kurczę, i to mnie troszkę denerwuje. Ty możesz stąd strzelać, teoretycznie. Nie wiem, gdzie tam jeszcze jeden gość jest. Ty za daleko jesteś. Ciebie musimy stąd wziąć, bo tutaj jest niezbyt bezpiecznie. Tylko gdzie? Kurde. No i snajper zostawiam. O kurde, zapomniałem o leczeniu. Ups. Tam jesteś. Okej. Okay. Ten jest ranny. No to niedługo padnie. Jeden strzał i... Mam nadzieję, że ty mi nie padniesz. Nie, Bodzio, nie wpadaj w panikę. Wpadłeś w panikę. Ile masz punktów życia? Dobra, ty musisz tam go podleczyć. Ale to trochę potrwa. Ktoś tu jest bliżej z leczeniem? Snajper jest bliżej z leczeniem, ale snajper powinien tutaj zrobić. Chyba, że ty załatwisz sprawę. Tamten jeszcze chyba żyje. No, widzę, że tam gość jest. Jesteś, masz fuksa. No kurde. Dobra, zdejmij tego. No to niestety snajper musi tutaj...
Musi czy nie musi? Nie musi. Ło, kurde. Jakżeś wytegował. Dobrze, i teraz ty możesz podleczyć kolegę. Dobra, kogo tu mamy? Ty możesz podejść znowu tu. Gdzie w ogóle jest UFO, kurde? Właśnie nie wiem, czy tu. Boję się, że tutaj coś jeszcze będzie. Z boku. Aha. No dobrze, żeś se pod nogi rzucił tylko flarę. A nie granat. W tym to macie wprawę. No dobra, zakończ turę. A ty nie podjąłeś żadnych działań. No bo ty masz podjąć działania takie, że tam masz lecieć. Nie wiem, jakim cudem jeszcze żyjecie wszyscy, ale... Znowu idzie jakiś ziomal. Ach. My w ogóle do tego UFO nie możemy podejść, no ale może oni wszyscy wyjdą z tego UFO. To ten... To nie będzie trzeba nic z tym robić. Och, kurde, za mało amunicji, naprawdę. Ech. Bardzo dobrze. Ty masz ile jeszcze tej tarczy? Sporo masz tej tarczy. Ty masz 8, zostajesz. Ty już się wyprztykałeś. Tutaj, no właśnie tu się boję, kurde, dalej iść, ale muszę. Tu jest UFO, okej, dobra, widzimy. No zakładam, że jak stąd już nic do nas nie strzela, to znaczy, że... Trochę ryzykownie, ale... Kto jeszcze został? Ty z tym granatnikiem. Trochę ryzykownie znowu. Ten odcinek się powinien nazywać trochę ryzykownie. A ty nie masz tarczy. Ale coś tam zawsze masz, nie? I teraz granat w to miejsce i pyk, i nie ma połowy składu. Oho, ktoś wyszedł. Ktoś se wyszedł. Jak ty po tej wodzie przechodzicie, kurde? Jakiś bug. BUG. No. Tu coś jest nie tak.
chodząc po wodzie. Z tym pistolecikiem. Ty jeszcze tu jesteś. Dobra, dobiegniesz tam. Okej, okay. Na pewno coś tu próbowało wyleźć, więc... A, no właśnie. Ty tutaj, ty możesz iść tu, każdy się przyda. Dobra, teraz trzeba się zastanowić, jak tam podejść do nich. Ty daleko nie dobiegniesz. O, troszkę zawaliłem, bo jak ktoś tu wejdzie, to cię zdejmie. Dobra, może nie zdejmie. Mamy jedną tarczę, kurczę, tylko. Aha. Tylko pytanie, czy ktoś tutaj jest, czy nikogo nie ma? Oczywiście, że jest. Tam jest gościu. Ech. Wow! Och, kurde. Dark Elfa zdjęli. Niech to kaczka kopnie. No, ty za daleko jesteś, żeby cokolwiek zrobić tutaj. Właśnie trzeba było tędy biec. Dobra, będzie jedno... Ach, kurczę, nie tak chciałem. Tu chciałem zrobić. Trzeba było najpierw wrzucić jakiś, powiedzmy, ten. Musimy wbijać na YOLO, nie mamy wyjścia. Ty tam nie jesteś w stanie. O, teoretycznie.
amunicję. Dobra, ty się cofnij. Aha, jeszcze mamy snajponga. Naprawdę tyle mają, kurde, tych? A gdzie my mamy kogoś z leczeniem? Ty w ogóle nie masz przeładowane. Dobra, dobra, wystaw się, tak? Nie wpadaj w szał. No dobra, czyli mamy dwóch żołnierzy tak naprawdę. Ciskaj ten granat. Przydaj się do czegoś. No i tak jest ładnie. Co jeszcze możemy zrobić? Coś jeszcze możesz zrobić? Możesz tak stać co najwyżej tutaj i ściągać na siebie ogon. Ogon, tak, ogień. Aha, bo ja rzuciłem granatem jakimś rzuciłem. Dobra, mniejsza z tym. Czy ty jak tu podejdziesz, to stąd będziesz w stanie odejść później? Będziesz w stanie. A ty tu pilnuj. No i pięknie. Szkoda, że mamy jedną tylko. Niestety, właśnie. A jeszcze ktoś jest. Kurde. Jeszcze jakiś ziomel tam musi być w środku. W ogóle są ściany rozwalone, to ty tak jakbyś stał na wierzchu. To jest najbardziej ryzykowna część.
A, to jakieś ogłuszenie, dobra. Co z tym pistolecikiem, to tu za wiele nie zdziałasz, no ale... Coś zawsze. Wystarczy, że tu trzy tury wytrzymamy. Oho. Coś słyszałem. Tu jest dziabąg. To jest ryzykowne. W sumie mógłbyś go supresować i jeszcze zejść na dół. Tylko jak on do ciebie wygarnie, to nie będzie co zbierać. Wygarnął, ale się udało. Dobra, zakładam, że teraz on już tu nie zejdzie. I ty najlepiej zejdź na dół. Tak. Teraz nie powinien zejść. A strzelać przez to nie może. Zakładam. Okidoki. No to teraz będzie tylko się wszystko okaże. Gwoździć dziada i wbijamy. No bo ty masz ogłuszacz, kurczę. Ty może go jesteśmy w stanie. Tylko ogłuszenie ile? Nie, nie będziemy się certolić. To jest, wygląda na jakiegoś, kurde, tutaj koksa ten gość. A, ty już, kurczę, niestety tu nic nie zrobisz. Dobra, gość chyba nic nie pogada już z nami. Na szczęście. Ile on ma tego życia? Dobra, już go nie ma. No i niestety jedna ofiara. Spokojnie, będziemy na Milestone 5 restartować, więc zawsze możesz zgłosić swoją postać. No, ale to troszkę też tak ja zawaliłem na tej misji, bo wyekipowałem, znaczy braki w ekwipunku mieliście w ogóle, poszliście tak na YOLO, na trudną misję. No, Dark Elf, niestety kija. Tarczownik. Zostaniesz zapamiętany. Ale straciliśmy, kurczę, parę rzeczy pewnie. Nie mamy kogo nawet zrekrutować teraz. Znaczy, teoretycznie, tylko ja nie wiem, gdzie są żołnierze. To ma, no właśnie. No trudno, ludzie musicie się jakoś wykruszać. To już tak uważałem na was wszystkich, no ale
nie zawsze się ze wszystkim da tutaj uważać. Mamy fantoma. Jeszcze sobie zobaczymy fantoma. Głowice bojowe, dobra, wy tu robicie. Jak wygląda ten fantom? Urwis. Fantom, niech się nazywa fantom. Wow, ty masz takie. Albo takie. Zbiornik paliwa to może torpedę weź. Zasięg 12. Jedna torpeda. 35 albo razy 2. O, weź. O, payload nie jesteśmy w stanie, kurde. A takie coś też nie możesz sobie wziąć? To też jest dziwne, bo mamy węzły uzbrojenia, uzbrojenie, waga. Więc jeżeli nie będziemy mieć jakichś projektów, które by to pozwalały zmienić, to nic z tym nie zrobimy na razie. Dobra, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.